samochodu. Więcej zmian jest w światłach przednich. Szyby tych świateł zastąpiono tworzywem sztucznym z poliwęglanów. Poliwęglany są znacznie bardziej wytrzymałe na uderzenia. Niewiele zmian jest również wewnątrz samochodu i dotyczą one przede wszystkim takich drobiazgów. Dodano nową kierownicę z czterema ramionami. Więcej jest schowków w tym samochodzie, schowki w drzwiach i co ciekawe, wygospodarowano miejsce na schowek pod poduszką powietrzną od strony pasażera. Zmieniono również zagłówki w tym samochodzie, dodając zagłówki, które mają możliwość znacznie większej regulacji, a nie tylko wysokości, ale również zmianę kąta pochylenia samego zagłówka. Środkowy tylny zagłówek można opuścić, tak aby nie przeszkadzał i nie zmniejszał widoczności. Znacznie więcej zmian jest pod maską. Wprowadzono trzy nowe silniki. Dwa z nich to silniki benzynowe. Mniejszy o pojemności 1,6 litra 16-zaworowy i mocy 110 koni mechanicznych i drugi większy 1,8 litra również 16-zaworowy o mocy 120 koni mechanicznych. Jest również nowy diesel o pojemności 1,9. Jest to diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa i z turbo sprężarką. W Nowej Lagunie wprowadzono koła większe 15-calowe z niższym ogumieniem, z ogumieniem o niższym profilu. Jak się tym samochodem jeździ? Zapraszam na przejażdżkę. Zawieszenie w Lagunie 2 jest takie same jak w poprzednim modelu, a więc koła przednie mocowane są na kolumnach McPhersona, koła tylne na wahaczach wleczonych i sprężynach. Jest to więc zawieszenie, które coraz rzadziej stosuje się we współczesnych samochodach tej klasy. Niemniej jednak zawieszenie to pozwala jeździć tym autem zupełnie bezpiecznie i bez większych problemów. Samochód się nie przechyla na zakrętach, nie ma problemu z utrzymaniem odpowiedniego kierunku jazdy, zarówno podczas szybkiej jazdy na wprost oraz przy jeździe po dosyć ostrych łukach, jakie mieliśmy tu okazję właśnie pokonywać podczas jazd testowych w okolicach Nicei. Panie Ryszardzie, no i pan zobaczy, jaka ta telewizja to potęga. No przed chwilą pan był w Nicei. Tak? Ja sam się zastanawiam. Tak naprawdę Laguna przebojem była 3 lata temu. Zastąpiły ją Renault Megane. Teraz numer jeden w Renault, jak sądzę, jest Clio. Firmy motoryzacyjne po kilku latach sprzedaży starają się zmodernizować model. Tak naprawdę Laguna zmieni się dopiero za jakieś 2 lata. A czy pan wie, panie Jerzy, że Renault jest jedną z niewielu firm motoryzacyjnych, która projektuje samodzielnie również nadwozia? Inni zlecają to specjalistycznym firmom designerskim. Chociażby taką, jak jest Ital Design,